Siemaneczko YouTube, więc zapraszam do naszej kuchni w Akademiku Karolek w Poznaniu. Dzisiaj robimy cały dzień jedzenia jak Fit Bastion. Cudem medycyny też musi się jakoś odżywiać. Żeby być po prostu zdrowym, żeby pokazać dobry przykład innym ludziom, wiadomo. A więc zaczynamy dzisiaj od jajek. 3 jajka i może będzie kanapka z pomidorem, z szynką. Zaraz to obczajcie. Jajko jest tu. Czarną kawę bez mleka. Nie wiem, zobaczymy. Będzie mega kwaśna. To dodajemy trochę mleka, a jeśli będzie rozwodniona, to nie dolejemy. Bo lubię smak kawy. Dobra wyszła. Ok, że będziemy jedli. Trudno. W tym czasie też załatwimy różne sprawy na dzisiaj. Miałem w planach gdzieś wyjechać. Tak się złożyło, że koledzy mieli jechać do Jordanu. Wczoraj z Krakowa, więc pojechali dzisiaj, a ja niestety nie zdążyłem, bo jak patrzyłem na pociągi, to miałem chyba godzinę do pociągu, żeby dojść. Nawet nie byłem jeszcze spakowany. Już była 12 w nocy wczoraj, a samolot był o 6 rano, więc musiałem już kupić bilet. Ale nie byłem pewien, czy mam wszystkie dokumenty ze sobą. Więc nie chciałem się spieszyć i powiedziałem sobie, dobra, nie wypadało, żeby na styk jechać. Potem druga opcja była Chorwacja. Połowa ziomków z grupy nie chciało, żebym jechał. Nie znaliśmy się, więc nawet nie byliśmy ziomkami. Niestety. Ani do Chorwacji, ani do Jordanu. No i myślałem sobie, żeby pojechać samemu do Dublina, bo akurat była niska cena. Jak już będę leciał gdzieś, to dzisiaj, ale nie tak na ostatnią minutę, bo zawsze jak takie rzeczy się dzieją, no to zwykle się czegoś coś zapomina. Ja sądzę, że będę robił też dużo filmików cinematycznych, bo to mi się najbardziej podoba, najbardziej mi to odpowiada. Sądzę, że po prostu jestem w tym dobry, w tym montowaniu tych filmach takich cinematycznych. A ten fitness, lifestyle, vlog to nie wiem, jakoś nie mogę się do tego przyzwyczaić. Lubię chodzić na siłownię, lubię spędzać czas, lubię ćwiczyć, lubię adrenalinę, lubię treningi siłowe, lubię poznawać różne skille na kalistenice, standy, maslapy. Są to fajne rzeczy, ale widzę, że dużo to czasu zajmuje i żeby nagrać taki materiał z czegoś takiego, to dla mnie może być to trochę męczące, bo takie coś się montuje przez parę tygodni, a żeby nakręcić film cinematyczny z wycieczki, ma to jeden dzień, dwa. Tu się jeszcze pomyśli, o czym ten kanał będzie. Zobaczymy jeszcze nie wiem, może napiszcie w komentarzu, czy nawet podobają wam się takie vlogi, wiecie, takie ła efekty, że gadam do was, do kamery, a kamera się sama rusza, bo wiecie, jak się naciśnie start na kamerze, to wszystko jest gotowe, nie? I już się same montują. Tak jak to śniadanie, same się zrobiło. Jestem ciekaw, co o tym myślicie. Piszcie w komentarzu, bo ja lubię podróżować, lubię też ćwiczyć, ale też od was zależy, co na tym kanale będzie. YouTube, teraz wjeżdża ryż i kurczak. Nie wiem, ile tam jest, ale tak, no nie wiem, tak 4 kawałki i tak na oko trochę liczę. Nie liczę tych kalorii, tak na oko patrzę. Jest może tam 100 gram kurczaka, tak mi się wydaje. 4 takie kawałki, jak tutaj widzisz. Widzicie, ryż z kurczakiem, z pomidorami. Jak widzicie, pomidory są w każdym posiłku, bo uwielbiam pomidory. Nawet nie muszę je solić ani dodawać żadnego pieprzu, bo liczyło się. Rośliny się zgadzają. Oj, glinka nie widzieliście, nie ma. Soczek. Posiłek popijamy wodą, już jedna butelka skończona na dzisiaj i wleci pewnie jeszcze połowa butelki. Staram się pić przynajmniej 2 litry wody, to nie jest dosyć dużo. W zależności ile kawy wypiję, bo kawa wypukuje organizm. A to chwilowo wymieniliśmy baterię i teraz nagrywamy z nowym mikrofonem Rode
Mic Pro, 100% dobrą jakość do nagrywania dobrego dźwięku. Więc wycisza szumy i upiększa głos. Mam nadzieję, że dźwięk działa. Chciałem właśnie wam pokazać w Poznaniu, jakie są piękne te zachody słońca. O. I może nie widzicie tutaj na zdjęciu, ale w Poznaniu piękne są właśnie zachody słońca. Żeby się trochę przełamać tą nową kamerą, nowym sprzętem, to gadamy do kamery dzisiaj i będziemy teraz lecieli na trening, bo wczoraj były handstandy, a dzisiaj będziemy pewnie robili nogi i plecy. Trzeba patrzeć się w obiektyw, a nie w oczy w innych ludzi, bo wtedy się traci skupienie. Jak wiecie, może nie wiecie, ale tamten aparat mi upadł. Dopiero co był kupiony, 2 tygodnie temu używany. No i upadł mi z biurka, niestety. Bo przez moją nieuwagę i chciwość zachciało mi się robienie tego filmika. I byłem po prostu nieuważny, zleciała mi kamera na podłogę i ekran nie jest rozbity, ani nic się nie stało z obiektywem, ale jest taśma zerwana z ekranu. No i to, że taśma jest zerwana z ekranu, to mi nie pozwala jakby wyświetlać obrazu. No i obraz mi się nie wyświetla przez to, że taśma jest zerwana. No i teraz nagrywamy tą starszą kamerą, to co poprzednio miałem, ten Canon M50. Jakości nie wiem teraz, czym nagrywamy, pewnie Full HD. Szkoda, bo fajnie się nagrywało w 4K przez ostatnie 2 tygodnie. No i teraz wracamy do starego stylu życia. Zobaczcie, Baltic Building. No i wracamy już do domu, już nie będę już gadał, bo tym bliżej się zbliżam do akademika, tym więcej ludzi, a już mi jest trochę niewygodnie. No już po zajęciach wleciała mały snack, kanapka, Cezar i kawa. Ile to ma kalorii? 13 gram białka na 100, tu 200 gram całości, czyli 26 gram białka. Spoko opcja, jeśli nie macie czasu, by coś zjeść. Kanapka z żabki, Cezar. Kery domowej roboty z sosem pataj. Pokażę wam zdjęcie tego sosu, bo mi się teraz skończył. Curry z groszkiem, cebula, trochę może ser fety, bez laktozy. No i mamy też czosnek, ryż, kurczak. Do posiłku też wjeżdżają witaminy z KFD, witamina magnez i cynk. A tu mamy witaminę DK. A do Z centrum wjeżdża witamina C. Przed treningiem cytrulina zwiększa poziom kreatyny oraz poszerza naczynia, więc wspomaga nam po prostu w ćwiczeniu, zwiększa ilość tlenu do mięśni. Ja to nam nie tylko mocniej ćwiczyć, ale dłużej. Zaczynamy z jedzeniem. Tworożek atlantyckiego. Dzisiaj się leczymy. Herbatka z imbirem i czosnkiem oraz herbata malinowa zaparzana wodą, oczywiście jak każda herbata. Nie przesadzajmy sobie, nie dodawajmy mleka do herbaty, chociaż można. Profilaktycznie, żeby gardło mniej bolało. Enzymy czosnku zwalczają bakterie, a imbir poszerza nasze naczynia. Zaczynamy z ostatnim naszym posiłkiem dnia. Proszę państwa, dobiliśmy właśnie ostatni posiłek. Dotarliśmy do końca dnia. I proszę państwa, o co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Nie no, żartuję. Sama kanapka nie wlatuje. Ale, czekajcie, mikrofon włączony, okej, dobra. Tworożek, Meksykana tuńczyk z warzywami, tak na szybko, wiadomo, jako student się ma bardzo mało czasu, żeby coś ugotować,
W sumie najgorsze jest zmywanie naczyń, bo, szczerze mówiąc, najgorsze jest zmywanie naczyń potem, bo się zmywa, nie wiem, może nie z pół godziny, dobra, ale jak się zbierają naczynia po całym tygodniu, to pół godziny zmywania jest potem. Nie, żartuję, u mnie takiego chlebu nie ma. Raz się zdarzyło, fajnie nie było. Więc mamy tutaj całe 100 gram łososia atlantyckiego. Zaraz zobaczyć. Kurde, wiecie jak to jest, jak się gotuje, potem ze śmietnika się wyciąga wszystkie produkty. Jak się sprawdza tutaj, ile to ma? Oh my gosh, bro. 180 gram serku wiejskiego. Na powierzchni zawsze są warzywa, ale jak się już głębiej wyciągnie, to zawsze się znajdzie jakiegoś tuńczyka. No nie wiem, może będzie jakieś 100 gram może tego tuńczyka, resztę warzywa. A więc sumujemy to, co dzisiaj jedliśmy. A więc jak widzicie, cały dzień jedzenia składa się zwykle z przynajmniej z 4 posiłków. W ogóle co chwilę jestem głodny, co 3 godziny mam taką potrzebę, żeby coś zjeść. Taka dieta mi odpowiada. Sądzę, że to jest dobra dieta, bo co 3 godziny mam przynajmniej 40 gram białka w każdym posiłku. Mam wystarczającą ilość kalorii. Moje ciało wymaga minimum 2800 kalorii, żeby się utrzymywać w przewadze. A więc wiadomo, na co dzień jak trenuję może 4 do 5 razy w tygodniu, to wychodzi jakieś dodatkowo 1000 kalorii jedzenia, a więc 3500 kalorii, nawet do 4000 kalorii dziennie jem. Nie udaje mi się tyle zjeść, a więc czasami niektóre dni jem nawet 5000, 6000, a niektóre dni zjem na przykład 2-3 tysiące, bo nie nadrabiam z jedzeniem. I u mnie to wygląda tak, że szybko tyję, ale też szybko chudnę. I to jest w sumie niezdrowa opcja, ale mega się staram, żeby równo jeść codziennie, żeby mieć wybalansowaną dietę codziennie. Wiadomo, nie trzeba jeść o tej samej godzinie. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał, taki nietypowy, cały dzień jedzenia. A więc zobaczcie, wkrótce będzie kolejny odcinek, może specjalnym gościem, zobaczymy. Zostawcie suba, lajka, komentarz i my się widzimy w następnym odcinku. Gościu, gościarko, ziom. Dobra, kończymy, nie będziemy dalej gadali. Zawijamy kamerę, let's go, montujemy i kończymy na dzisiaj. Bo czuję się zmęczony, gardło boli, a już dochodzi 10:00 jako student. O 10:00 chodzę spać. No wiem, trochę takie lame, bro. Ale lecimy teraz spać. Jutro z rana montujemy i widzimy się na następnym odcinku, bro. Let's go!